Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volvo EX30. A Volvo EX30 to światełko w tunelu dla elektryków, bowiem według zapowiedzi producenta oraz z moich pierwszych spostrzeżeń wydaje się pretendentem do idealnego auta elektrycznego. Po pierwsze, jest małe, a na to często zwracałem uwagę, że dużo producentów tworzy ogromne, niemal 5-metrowe SUV elektryczne, które nie mają dużo sensu, bo jednak elektryki są głównie do miasta. A tutaj proszę. EX30 ma 4 metry 23 cm długości, 1,55 m wysokości oraz 1,84 m szerokości. Do tego rozstaw osi to 2 metry 65 cm. Czyli EX30 jest naprawdę małym autem, czego w sumie tak od razu nie widać. Volvo jak to Volvo jest pięknie narysowane i może się podobać. Taki pudełkowaty kształt, ale okraszony akcentami Volvo, na przykład z pięknymi reflektorami, no może się to podobać. Ja akurat miałem czarny lakier i dużo akcentów się gubiło, ale w jaśniejszym jest jeszcze ładniej. Naprawdę, wizualnie, jak to Volvo już nas przyzwyczaiło, jest bardzo ładnie. Jak też widzicie, mamy spory rozstaw osi i krótkie zwisy, a to oznacza sporo miejsca w kabinie. W takim razie pora na bagażnik. A nawet i bagażniki, bo Volvo, jak przystało na porządnego elektryka, ma też kufer z przodu. Co prawda ma on 7 litrów pojemności, ale wystarczy na przykład na kabel do ładowania. Podoba mi się, że maska jest na siłownikach, plus mamy takie fajne wzory pod klapą. Miło. Trochę mniej miło, że bagażnika z tyłu nie można otworzyć z kluczyka, bowiem jak widzieliście, na kluczyku nie ma przycisków. Jak podejdziemy, to auto samo się odryglowuje i wtedy możemy otworzyć bagażnik z przycisku na klapie. A kufer ma 318 litrów, co jak na takie wymiary jest no taką średnią, no nawet przeciętną pojemnością. Mamy też drugie dno, pod którym jak widzicie jest też sporo miejsca. Tą deskę można zdjąć albo zamontować niżej. W bagażniku znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę oraz dwa haczyki. Bagażnik jest na tyle krótki, że jak ktoś ma dłuższe ręce, to może położyć oparcie z tego poziomu. Po złożeniu mamy niemal idealnie płaską podłogę. W takim razie wskakujemy na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie, mieszczę się i to również mam miejsce na głowę, a jest tutaj szklany dach. Niestety, z tyłu nie ma podłokietnika, ale są za to ładnie schowane złącza ISOFIX, złącza USB, czy schowek na środku tunelu, z którego można wyjąć taką kuwetę, na której są takie fajne grafiki z łosiami. Jak widzicie, na środku jest też sterowanie od szyb, co początkowo jest mało intuicyjne, ale można się do tego przyzwyczaić. Gorzej, że ten wielki, szklany dach nie ma osłony, a w gorące upały nagrzewa się okrutnie, tak że aż mocno czuć to na głowie. To jest słabe. Wskakujemy naprzód. Tutaj również miejsca jest wystarczająco, a elektryczne fotele mają dość nietypową regulację poprzez kwadratowe pokrętło. Początkowo skomplikowane, ale po chwili wydaje się to bardzo intuicyjne. Z przodu również sterowanie od szyb jest na środku. A drzwi po bokach w kabinie są minimalistyczne i naprawdę ładne. Zresztą, cała deska jest minimalistyczna. Ba, aż za bardzo minimalistyczna, bo na przykład nie ma zegarów za kierownicą. I to nie byłby problem, gdyby nie fakt, że nie ma też wyświetlacza head-up, a to oznacza, że na prędkość trzeba zawsze spoglądać na ten wielki tablet na środku. Powiecie, że po co patrzeć, przecież są systemy rozpoznawania znaków, plus ISA piszczy jak przekroczymy prędkość. Macie rację, z tym, że w EX30 działało to fatalnie i na przykład jadąc przez Warszawę, przez Ursynów, potrafiło mi pokazywać, że jest tutaj droga szybkiego ruchu i mogę jechać 120 km na godzinę. A żeby było śmieszniej, to dokładnie w tym miejscu jest fotoradar i ograniczenie do 50 na godzinę. Moim zdaniem, taki układ prędkościomierza jest po prostu niewygodny, a nawet niebezpieczny, bo trzeba na dłużej odrywać wzrok. Zresztą, ten tablet jest teraz odpowiedzialny za obsługę niemal każdej funkcji w tym samochodzie. Nawet lusterka i światła ustawia się tutaj, co również jest moim zdaniem złym wyborem. Volvo zapatrzyło się chyba w Teslę, a moim zdaniem zbędnie, bo są takie rzeczy, których się po prostu nie rusza, jak właśnie chociażby sterowanie lusterkami czy światłami za pomocą fizycznych przycisków gdzieś pod ręką, a nie poukrywane na tablecie. A propos ukrywania, to zobaczcie, jak szybko można włączyć lepsze osiągi waszego samochodu. Prawda, że łatwo i szybko? Nawet otwieranie schowka jest za pomocą tego ekranu. Ach, te oszczędności. Początkowo chciałem też ponarzekać, że światła awaryjne również są tylko z ekranu, ale na szczęście Volvo się przygotowało i przewidziało, że jak ekran się zepsuje, to mamy dodatkowy przycisk na dachu. A sam ekran pracuje na systemie Google'a,
które niestety ma też swoje humory. Mówiąc humory, mam na myśli po prostu niedopracowanie oprogramowania. Na przykład, są świetne mapy Google'a, ale żeby działały poprawnie, to potrzebują dostępu do internetu. No i samochód ma oczywiście taką łączność, ale mój egzemplarz czasami i nawet po 20 minutach jazdy nie potrafił się połączyć. Lasy miejskie, Jagiello. A tym samym nie mogłem uruchomić nawigacji. Super. Czujniki parkowania mają też fajną funkcję, jaką jest pokazywanie odległości, ale jak się włączy ten ekran, to nie ma funkcji, żeby go wyłączyć i zasłania na przykład pozostałe rzeczy i nic wtedy nie da się kliknąć. System też nie posiada na przykład Apple CarPlay, co również uważam za wadę. Tutaj tylko dodam, że podobno ma wejść, a może już weszła aktualizacja, która ma dodać m.in. tą funkcję. Tak samo jak i ma dodać inne funkcje na przykład tempomatów, bo ja miałem tylko półautonomiczny. Sam system działa naprawdę szybko i reakcja na dotyk jest niezła, ale tak jak mówię, obsługa jest bardzo mało intuicyjna i denerwująca. Jak chociażby klimatyzacja. Rozumiem, że ją się obsługuje tylko na ekranie, ale dlaczego na jednym widoku nie może być i temperatury, i nawiewów, tylko muszę się przeklikiwać. Bez sensu. Naklikać się też trzeba, żeby dokopać się do resetu spalania, czy tam zużycia prądu. W takim razie sprawdź materiały i spasowanie. I od razu dodam, że ten element nad kierownicą rusza się, bo jest on ruchomy, więc tak ma być. Podczas jazdy się nie rusza. Wykonanie i spasowanie jest naprawdę bardzo dobre, a przyczepić się można jedynie do materiałów. Oczywiście, muszę też ponarzekać na Piano Black, bo tego dziadostwa nie znoszę. Ale w AX30 chodzi o coś jeszcze innego. Niemal wszystko jest z recyklingu i to niestety czuć. Chociaż to ja akurat kupuję. Podoba mi się taki styl i taka faktura tych plastików. Fakt, wydają się i są pewnie tanie, ale jeśli faktycznie to wszystko jest z recyklingu, to ja to kupuję. Nie wiem tylko, czy kupuję ten soundbar na podszybiu, bo jednak Volvo zawsze słynęło z genialnego audio, a tutaj słychać ciągle, że audio gra nam na podszybiu i tyle. Głośników w drzwiach nie ma. Aha, i jakość wnętrza to na pewno nie jest premium, tak żeby nie było wątpliwości. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. W zasadzie to zaglądamy pod samochód, czyli gadamy o osiągach. EX30 obecnie występuje w dwóch wariantach mocowych oraz w dwóch wersjach baterii. Czyli tak naprawdę mamy trzy wersje. Podstawowa odmiana, single motor z jednym silnikiem, ma 272 konie oraz baterię 51 kWh. Dalej mamy taką samą moc, ale baterię 69 kWh, a na szczycie jest jeszcze większa bateria, 69, ale i duża większa moc, bo mamy napęd na wszystkie koła, dwa silniki oraz aż 428 koni. I ja do testu właśnie wybrałem tą najmocniejszą, która tym samym jest najszybszym obecnie produkowanym Volvo. Najszybszym do setki. Mówię mi tak, jak każde inne Volvo, prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km na godzinę. A przyspieszenie EX30 do setki to niesamowite 3,6 sekundy. Pora to sprawdzić. Mój najlepszy wynik to 3,9, czyli nieco gorzej, ale wciąż bardzo, bardzo szybko. Zwłaszcza w takim niepozornym aucie robi to niesamowite wrażenie. Sprawdziłem też przyspieszenie, jak nie przeklikamy się przez to menu i nie włączymy pełnej mocy. I wtedy wynik to 4,5 sekundy, czyli w zupełności wystarczająca. Zresztą uważam, że tak duża moc jest aż zbędna w tym aucie. Poważnie, auto jest aż za szybkie jak na takiego malucha. Pedał gazu jest bardzo mocno czuły, więc wystarczy delikatnie mocniej nacisnąć i auto bardzo agresywnie przyspiesza. Jak widzieliście, reakcja jest świetna, no jak to w elektryku. Niezła jest też jazda, auto jest idealnie zestrojone do miasta, czyli zwinne i lekkie.
Lekkie, to znaczy auto wciąż waży 2 tony, ale nie czuć tego i manewrowanie czy przyspieszanie robi z ogromną lekkością. Dopiero wyboje zdradzają dużą nadwagę, bowiem jest sztywno. Być może na nieco mniejszym kole byłoby lepiej, bo ja miałem aż 20 cali, a w podstawie jest 18. W ogóle te aluminiowe koła mają nałożone takie dodatkowe kołpaki, które mogą zmniejszyć opory powietrza i tym samym zmniejszyć spalanie. No cóż, chyba nie do końca się udało, bo jak na tak małe auto, to zużycie wcale nie jest bardzo małe. Przy 120 AX30 zużywało mi około 22 kWh, a przy 140 już około 29. Spore wyniki, jak na takie wymiary. W mieście jest oczywiście nieco lepiej i da się zejść tak do 16-17 kWh. Oczywiście, ja miałem najmocniejszy wariant, więc z pewnością słabsze odmiany będą nieco mniej zużywały, ale nie sądzę, że pokonają Teslę. Ale Volvo pokonuje Teslę ceną. Chociaż do ceny jeszcze wrócę. Jeszcze kilka słów o jeździe. Auto jest naprawdę nieźle wyciszone i nawet przy 140 w kabinie jest dość cicho. Druga kwestia to asystenci bezpieczeństwa. Bo na przykład asystent wykrywający, czy patrzymy na drogę, jest zbyt czuły i wystarczy chwilę za długo popatrzeć w usterka albo zerknąć na ten przeogromny tablet i już auto krzyczy, żebyśmy się skupili. To też jest moim zdaniem do kalibracji. Teraz możemy wrócić do cennika, bo cena to jedna z ogromnych zalet Volvo, bo jest to jeden z najtańszych elektryków na rynku. Podstawowy Volvo EX30 o mocy 272 koni i baterii 51 kWh kosztuje 177 tysięcy złotych. Wersja z większą baterią to wydatek 202 tysięcy złotych, a odmiana, którą testuję, to wydatek minimum 239 tysięcy złotych. Dla porównania, podstawowa Tesla 3 to wydatek 195 tysięcy złotych, czyli 18 tysięcy złotych drożej niż Volvo, a Volvo jest szybsze. Czyli różnica jest spora. Ale znowu, jak wybieramy najmocniejsze Volvo, to jest tylko o 5000 zł tańsze niż Tesla. A Tesla jest jeszcze mocniejsza, jeszcze szybsza, bo robi setkę w 3,1 sekundy, a Volvo w 3,6. Przynajmniej deklaruje tak. Volvo EX30 moim zdaniem to zmarnowana okazja. Po pierwsze, producent nieco za bardzo zapatrzył się na Teslę, co wyszło tylko źle, bo obsługa wszystkiego z ekranu jest po prostu zła. Czuć, że to są oszczędności na siłę, bo producent zaoszczędził sporo przycisków. Po drugie, zdaje się, że Volvo powtórzyło błąd Volkswagena i ich modelu ID3, który był po prostu za szybko wypuszczony i miał masę błędów i niedoróbek. I tutaj też tak jest, jak chociażby fatalnie działające wykrywanie znaków, mapy, które nie potrafią się połączyć przez 20-30 minut i są tak naprawdę nie do użytkowania, czy brak na przykład Apple CarPlaya. Ja domyślam się, że zaraz pewnie wyjdą aktualizacje, bo tak też było w przypadku wspomnianego ID3, ale to wygląda na test na produkcji, czyli kolejne oszczędności. Jak chce się zawojować rynek, to musi być auto idealne od razu, zwłaszcza jak tak późno się wystawia ten samochód, a nie, że z czasem staje się w miarę dobre. Kolejna kwestia, która w moim odczuciu jest denerwująca i powinna być zmieniona przy najbliższej odświeżeniu, to brak wyświetlacz head-up. Prędkościomierz na środku deski jest mało wygodny, a taki wyświetlacz rozwiązałby problem. Tak jest na przykład w nowym Mini i sprawdza się to idealnie, a tutaj za bardzo odwracamy wzrok i jest to nawet nieco niebezpieczne. Zużycie energii też liczyłem, że będzie nieco niższe, wszak to jest małe auto, ale miałem bardzo mocną wersję, więc liczę, że może te słabsze wersje będą nieco mniej zużywały. Volvo EX30 to naprawdę mogło być jedno z najlepszych samochodów elektrycznych na rynku, ale niestety takie nie jest. Świetnie wygląda, naprawdę dobrze jeździ, jest w miarę praktyczne i dobrze wycenione. Ale niestety, te wady, które wymieniłem, irytują i denerwują w codziennym użytkowaniu. Cześć!